Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Chuck. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, ale w pierwszym odcinku zagrajmy w Metal Gear Rising Revengeance! Kto oglądał ostatni odcinek kaset, ten mógł się tego Metal Geara akurat spodziewać, ponieważ miałem na sobie, na Fantomie, w sumie Big Bossa, właśnie strój Raidena, który odblokowujemy za zdobycie eski w każdej misji w grze, na której tą eskę da się zdobyć. Jeśli było za głośno, to przepraszam. Natomiast bez zbędnego przedłużania, wiadomo, ja się nie będę się zbytnio rozgadywał. Co jest najistotniejsze, jest w opisie, a w sumie niewiele osób te opisy w sumie czyta, a tym bardziej niewiele osób odpowiedzi tego gadanina. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, rozpocznijmy naszą przygodę z Raidenem. We've come so far in just 3 short years. The sign of a strong leader, sir. No. The will of a strong people. And one very able advisor. Thank you, sir. Your team deserves credit as well. Mr. Lightning Bolt. Just doing our job, Mr. Prime Minister. I must admit, I once thought of groups like yours as opportunists, enablers of war. But you've trained our new army well. Order has returned sooner than expected. Perhaps I was wrong about these private military companies. We prefer private security providers, sir. Most of Maverick's contracts do focus on security. Yes, well, security can mean many things. There's a saying I like. One sword keeps another in the sheath. Sometimes the threat of violence alone is a deterrent. Sometimes by taking a life, others can be preserved. It's the code the samurai lived by. A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. I could say the same about you, Mr. Prime Minister. What is happening? Someone's blocking the lead vehicle. Hold on. Clear the road! This is official state business! No, dzień dobry. Zajebisty miecz. Właśnie odbił mieczem pocisk kalibru co najmniej 20 mm. Jak kamyczki i przeciął typa na pół. Ciekawe. Ale miecz oczywiście ani śladu krwi na sobie nie ma. We got hit, sir. A cyborg. Who's? Exit comes up unaffiliated. I'll notify all checkpoints. Get on money out of there. Yes, sir. Oh.
stay calm. Ktoś naprawdę bardzo chce zabić tego ministra. He's got friends on our 12. Raiden. I'm on it. Guard the Prime Minister. Co? Jak on właśnie to zrobił? O, ładnie! Jak się bez wody odpalić, kurde! Take self-repair units from your foes to replenish your own supply. Raiden, the limo is in trouble. Get back there, ASAP. Dobra, biegnę. I'll add the limo to your solid down radar. Czekaj, coś tu jest może schowane? Not that way. I have marked the location on your solid down radar. Nie widzę nic nowego. O, dobra, teraz mam opcję. Jedziemy! Tniemy typa, tniemy! Dobra, też bez przesady, czas się też liczy. Lepszą mocę. No i... Oh, really? I didn't think about that! Kurde, jak ja to muszę mieć tanie, żeby odpalić tego Blade Mode'a? Nie dostałem damage, nie wierzę! Zdążył mnie tym strzelić, nie wierzę. Absolutnie w to nie wierzę. Zamiast kamera gdzie po prostu nie odpala. Ja nie mam go w zasięgu. Au! Nie! Dobra, czyli muszę momentalnie, jak tylko jest to podcięcie, muszę momentalnie muszę wcisnąć to, żeby... Czy ten lewy trigger, żeby gościa... Tak... Chcę zacząć ciąć. Nie wiem. Niby tak, ale sobie tu nie. Gdzie? If you can't cut through the barricade, try the fence, eh? To mam ogrodzenie i czemu nie mogę? Aha, okej. Okay. Po prostu nie mi przeciąć. Ładnie. Ciekawe czy siła, czy ostrość. W sumie po trochu chyba jedno i drugie. Ktoś tego typa naprawdę chce zabić, skoro Metal Geara na niego wysyła. Pewnie jest. Nie. Co za debil, nie wierzę. Takie...
Turbo Flex to był jednym ostrzem. Fajne te maczety. Zarazem ciekawa forma egzekucji. Co, boss fight, czy to dla mnie nas oleje? So you're Jack. What do you want with the Prime Minister? I want him dead. Nothing personal, of course. Africa's just getting a bit too peaceful. What? Business ain't been the same since they shut down SOP. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? This is your answer? Don't do it! Don't worry now. I won't. Not while he's still useful. So long. Boss chyba będzie, ale nie z tym mięśniakiem. What? They have a metal gear? Kill? Awesome! Right? They got that UNG and get that? Ale Borys to kurde, z naprawdę sporym lagiem się zorientował, że jest metalny. Okej, pytanie, czy mogę zablokować ten strzał? Jak? No pytam się jak? Jak ja to zrobię? Jest mi dobra, może. Au, no kurde! Jak ty ciężko to blok wyczuć? No, może mi wynajmniej. To nie może taki... Pyk. Co to nie może tak prosto jak Sekiro? Czekać, pyk, skarżą. Nie, ja to muszę tak idealnie wziąć i sobie kliknąć coś innego. O, serio? Bo myślałem, że... Mało, czy są skoki. A dobra, nie ma za skoki, to bań. I co jeszcze? Tniemy. Lecimy dalej. Niecałe 8, czy plus 8, całe 6% HP. No, god bloody damn you! No prawie już wcisnąłem guzik, no. Już bym go miał. No, także panu już dziękujemy. Jeszcze było takie proste. No, co ja mam zrobić? What? What? Co? Jezu, co się... Ej, co? Jak ja to blokuję?
jest to ostrze z adamantium! Хорошо, very good! But do not rest easy just yet, huh? He's on the other side of that glass building. Go! Coś... Właśnie zapałem coś, co waży na oko co najmniej 200 ton, jak nie więcej, i przerzuciłem to... Jakby to był kawałek papieru. No ludzie... Nie... Ja nie czuję czasami, co się w tych metalgierach odwala, nie? Dawaj, Raiden, mamy przewagę szybkości. Use your ninja van to move over obstacles automatically. A tu jeszcze będzie na nie czekał. Do not let him out of your sight. You must catch. O, serio? Co? Oczywiście, że muszę podciąć po prostu. A jak idiota bym teraz z tym... zwlekał, myślę, mam przejść pod spodem, coś tam, nie, masz to ciąć, baranie! Ej, co? Jak to się... Proszę, dobra, sobie uciął tylko ręki. Ej, jak? Przecież przeskoczyłem nad tym promieniem! To się cieszysz! Ciebie, czy mogę to zablokować? Zmieniamy na kawalonki, panie kolego. Ej, co jest? Use blade mode to take down those heavy missiles. Jak to mi zostało tyle życia? Dobra, to jest taka kascenka niepomijalna. W sumie to szybko trwa. Pół minuty, niecałe pół minuty. Ok, mam 100% przynajmniej chyba. Nie lecimy. Aaa, cheated! Znaczy cheated. Outplaye! O kurde, ej, zawsze wszystko przyjąłem, sam się zoutplayowałem teraz. Dobra, nie. Ile tego będzie jeszcze? Use blade mode to take down those heavy missiles. 40. Ej, poważnie, to mogę zablokować czy nie? No przy... Co to miało być? No myślałem, że to zablokuje! Może w Blade Mode nie mogę blokować, no. No, to by było logiczne, no ale... No, brawo ja, naprawdę, kongra! Już myślałem, że podniemy te gramy całe, a nie tylko takie rzeczy. Ej, to ma zero... Jak z tego oberwałem? Finish
Co? Co? Jak co? Ja skaczę po rakietach właśnie? Co? Ludzie, what the flaming fuck? Jaki... Co? Nice. Jaki... Ale to się chyba jeszcze wiele takich sytuacji wydarzy. Że po prostu nie będę wiedział, co się nawet dzieje, jak to komentować. Dostałeś wieżyczkę, okej, okay. Wyjebane, lecimy dalej! Ej, ale muzyka zajebista gra, to muszę przyznać. Okej, okay, teraz? Dawaj, 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 dawaj! Nie gadaj. Nie gadaj. B, nie dziwię się, pewnie walka w cholerę za długa. Ja pitole, co to miało być? Przeleciałem... Wbiłem ostrze w łeb, przeleciałem idealnie do dołu. Po czym jak typowy samuraj. Te ostrze nie jest tak długie. Jakim cudem, jak go tak przeciąłem w pół? Co tam są jakieś takie nanoboty, które przedłużają może zżerają metal? Tak to wyglądało tu bionez. Hulk. Get the fuck out of here! No pewnie to możliwość takiego bionicznego slashba... Nie wiem, bo nie Raiden jest takim już trochę cyborgiem. Takiego cybernetycznego ciała, to pomagają w takim wślizgu. Nie wiem, czy człowiek byłby w stanie taki zakręt normalny zrobić. W sensie, wiecie, tak, żeby zrobić, ale nie polecieć dalej. No, let's go then. I co, pół godziny, no? Widzę go właśnie. Tam na górze sobie leci. W sumie nie widzę więcej, bo to w Tiltrod, ale jeśli to było to, to ja się to widziałem. Ten ziomek w ogóle z początku tak wyjebane ma w ogóle na to, co się dzieje. Too little too late, hero. I won't be needing my little shield here any longer. Stop! What about all the good things war has done for us? Why don't we ever hear speeches about that? Jobs, technology, a common purpose? Moja reakcja. Raiden, forget me. Stop him. You ain't listening. Jak on przyjdzie do łańcuchy i nie uciął mu rąk? Mind if I got in? All we're saying... Give war a chance! No! Pewnie chcę go zrzucić jak śmiecia, no brawo. Jak się ty pokaże jeszcze rasistą, to się nie zdziwię. Bo zachował się jak typowy rasista. Co się za rasista, który jeszcze był mordercą, nie? Z czego ty się czyścisz, gościu? Waliłeś się wcześniej krwią chyba 20 typa. No to 20 typa, sorry. Ale 5 przynajmniej. Okej, okay, nazywa się Sam. Tyle wiemy. Let's go. Ej, tą muzykę gdzieś słyszałem. Now, no. Don't be shy. Kurde, no chciałem go tak wyczuć!
now? Self-taught. And not half bad. Still. Okay. Your technique lacks something. You're mightier than the pen after all. Oh, kurde! Aha, dobra, to... Now I see. You deny your weapon its purpose. Ow. It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. No. My sword is a tool of justice. Te dwa go teraz na pół przeciął, nie? Moje? To jest moje statyczne. Zajebiste będzie. Tak, to. Oj, jak nam wybombi zaraz? Oh, shit, boy! Ej, my nie mamy lewej? A on co, stracił prawo? Co? Jak to not again? Co, on kiedyś rękę stracił? No teraz ja sobie mogę machać, nie? Want to practice first? Gotta try harder than that. No dobra, to jest nie do wygrania. Nie ma bata. Tego się nie da wygrać. This is what happens when you bring a tool to a sword fight. It's over. Lucky devil. Szczekuję ten miecz! Get you waiting, huh? Ej, to jest taki głosek. W sumie to jest bardziej znany, to na pewno. Flary? Oczywiście. Flares! Pytanie, czemu użyliście rakiet termonaprowadzających zamiast radiowych? Teraz to sam możesz namierzać. Okej, swego rodzaju prolog, myślę, że ukończyliśmy. A i B. 13 minut zajęło. 3000 BP, czyli pewnie BP to jest to samo co GMP, czytaj Forza. Ciekawe, czy mogę cokolwiek za to kupić.
Trochę wątpię, ale... Who knows? 3 tygodnie później! O, to już jest chyba Raiden. How is it, tak. So far so good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic nerve. Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird. Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Okay. Right. Boris to chyba szef. Jest ruski. Can you hear me, Raiden? Doctor. Remember the 2 procedures to maintain your new body. 1. Seizing nano repair units from your foes. And 2. Absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me. Is that combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand? That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the world come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. Okay, jest Rusek. Jest Niemiec. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier? None other than Desperado Enforcement, LLC. Mani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sam. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country. But keep an eye out, Justin. No. Sorry. Ready for insertion. Czy my zostaniemy tak wystrzeleni? Hell yeah! Aha, i tak totalnie na wyjebce sobie wylądujemy. Okej. Okay. I faktycznie. Prolog ukończony, nowe ciało otrzymane. Ej. Wygląda trochę jak ta klata jak u Batmana. Coś tak samo się tak te płytki składają pancerza. Raiden, you landed safely, da? First head inland. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on codec if you have questions. Okej. Okay. Maverick. Customize. Kiedy wyjdzie z customa, zrestartujesz story mode'a i wrócisz do checkpointu. Dobra, na koniec szybko sprawdźmy, co się tutaj dzieje. Rozumiem, w customie będę mógł chyba kupować rzeczy, tak? Tak jest. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy
te nasze ciało aktualne, mamy oryginalne. A to chyba tylko skórki mi się wydaje. Przynajmniej póki co. A nie, jest coś w opisach, widzę. Dobra, to się wczytam może już dla siebie. Główna broń. Mamy ten nasz biecz. Mamy ten nasz biecz. Tak, widzę blade i zamiast miecz mówię biecz. Kongrat po prostu. High frequency blade. I fox blade. Okej. Okay. Minus życie energii. Uptake rate. Nie wiem jak to przetłumaczyć. I atak. A tutaj specjalny efekt dodatkowo. Okej. Okay. High frequency. Jak to mam w ogóle rozumieć? Ostrze wysokiej częstotliwości? To dziwnie to brzmi. Upgrade HP. Fuel cells. Okej. Okay. Czyli chyba pojemność tego niebieskiego paska. To jest jedyny pask, jaki jeszcze mam. Oh my, seriously? Thunderstrike za 10 tysięcy. Za 10 też. Tutaj podbicie. Cięcie. Oh my god. Dobra, to będzie niezłe. Ale dobra, jak mam wybierać, to wolę sobie kupić tę paradę. To się myślę może przydać. Okej, okay, czyli parowanie w powietrzu, mówiąc krótko to jest. Tutaj co? Co? Mam coś jeszcze do sprawdzenia, czy jak? A, mogę coś dołączyć do miecza. Ulepszyć siłę, ulepszyć absorpcję i ulepszyć energię. Ciekawe. Dobra. Pewnie jak kupię ten miecz, to będę miał podobne opcje. Okej. Okay. Jestem nawet skory przejść poprzednią misję. Parę, naście razy, żeby sobie przynajmniej odblokować te upgrade'y do miecza. Jak tam dostałem 3000, to potrzebuję ile? 18? Będę musiał przejść grę 6 razy, znaczy, bo Jezus, grę, no jasne, grę. Te misje będę musiał przejść, o Boże, 6 razy. No ale myślę, że dla lepszej kontynuacji fabuły Worf. No ewentualnie mogę, tak jak w przypadku MGS5, użyć sobie trainera i trochę skłaniać się bardziej ku tej opcji. No bo grę i tak będę pewnie powtarzał dla Mastera, no ale jak mogę sobie na start już troszeczkę ulepszyć postać, no bynajmniej o to, co mi gra teraz pozwala kupić, no to hej, dlaczego miałbym tego nie zrobić? Nie gram na konsoli, tylko na kompie, więc mogę się na spokojnie tym zadowolić. Ale dobra, na razie wychodzimy stąd, żebym się mógł z wami pożegnać normalnie. Teraz zobacz, czy będzie zaś cutscenka. Raiden, you landed safely, da? First head inland. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on codec if you have questions. Dobra. Pogadane, także ode mnie to będzie póki co. Tyle, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w zagrajmy w Metal Gear Rising Revengeance. Do zobaczenia w następnym materiale. Zagrajmy w Metal Gear Rising Revengeance. Cześć!